Siemano, mamy rano! Witam w kolejnym vlogu. Akurat wracam od taty z gospodarstwa. Byłem odebrać paczkę. Przyszła paczka z częściami. A jaka paczka? A zaraz się dowiecie, jaka to paczka. Jedziemy na warsztat i tam zrobimy otwarcie tej paczki i zobaczymy, co to przyszło, bo mają przyjść dwie paczki z częściami i nie wiem, co to przyszło, czy przyszły części do kombajna, czy do Ursusa. Także widzimy się za chwilę na warsztacie. No i co, włączamy sobie tradycyjnie radyjko i lecimy. No, do zobaczenia za chwilę. Oj, Szoko, znowu się przywitałeś. Siemano, mamy rano. A to nie jest rano, jest godzina już zara 15 i zobaczcie, co się dzieje w Myśli Bożu. Jaki korek. Korek niemiłosierny, niech w końcu zrobią tą obwodnicę, będzie się w miarę możliwości jakoś poruszało po tym mieście, bo na razie to jest i ogólnie kilka lat wstecz, to jest katastrofa, wszyscy jadą, godzina 15, zaczyna się 14, to jest do godziny 17, jest masakra i tak samo rano od godziny tej 7.30 do godziny 9, no jest po prostu katastrofa, wszyscy jadą do pracy, teraz jadą z pracy, no i tak to wygląda. Dobra, nie przedłużam i widzimy się na warsztacie. A przy okazji zobaczcie, szykujemy się do zabiegu T3 na kłos. Tak to wygląda, czerwony case odpoczywa, John Deere dostał opryskiwacz na plecy i pryska. Dlaczego oszczędzamy czerwonego case'a? No bo ma już starte opony, a John Deere ma z przodu nowe opony, nowe, no dwuletnie, i oszczędzamy go, żeby po prostu, no jak tamten chodzi, no to niech jeździ. Ten sieje dużo, praktycznie wszystko sieje, no i pryska całą jesień, dlatego tak to wygląda. O, tutaj przyczepę widzę, przywieziona jest. Opryskiwacz stoi, coś będą robić chłopaki. No, jesteśmy na gospodarstwie i będziemy otwierać teraz paczkę. Paczka zakupiona z firmy Zenox za pośrednictwem poprzez Sebastiana. Pozdrawiamy Sebastiana. No i teraz rozpakowujemy paczuszkę. Jak widać, paczka dobrze zapakowana. Fajnie zapakowana była. Ogólnie to było fajnie wypełnione papierem. A ogólnie co przyszło? Oj, strasznie wieje dzisiaj, nie wiem, czy będzie słychać. Może pójdziemy do garażu to rozpakować, bo bardzo wieje. I omówię, co przyszło na razie. Oj, wieje bardzo. O, fajnie, na Ursusie będzie widać, części do Ursusa. Przy Ursusie, Ursus się ucieszy. O, jeszcze by światełkami mógł mrugnąć, to byłoby w ogóle fajnie. No, przyszły części do Ursusa. Pozdrawiamy firmę Zenox. Dzięki Sebastian za szybką dostępność części i bardzo szybką wysyłkę. Naprawdę zamówiłem części w środę po południu, a części w piątek już były u mnie. Druga paczka miała przyjść. Miała przyjść dokładnie też w piątek, ale kurier nie znalazł mnie na trzecie gospodarstwa i odwiózł ją na centralny magazyn do Gorzowa. I dzwonili do mnie z GLS-u, z kuriera, z magazynu oczywiście, i powiedzieli, że paczka dojdzie dopiero w poniedziałek, bo pytali mi się, myśleli, że jest błąd, a jednak po prostu kurier nie mógł trafić, nie wiem, miał numer, nie wiem, czy mnie zadzwonił, nie wiem, o co chodziło, ale nie o tym. Także to nie wina firmy, tylko po prostu samego przewoźnika. No, tutaj mamy tarczę do Ursusa sprzęgła, 22 zęby, bo jak wiecie, ci, co interesują się Ursusami, są dwa rodzaje tarczy. Jest tarcza 22 zęby, którą posiada nasz Ursus, i tarcza nawałek na 18 frezów, zębów frezów, frezów znaczy się. Chyba dobrze mówię. No, nasz ma 22. Tarcza, jakiej to firmy jest? Powiedziałem ogólnie, do Sebastiana napisałem, żeby
żeby dał coś lepszego. Żeby dał coś lepszego, tu jest chyba G, czyli chodzi to o skrót granit. Nie wiem, nie znam się na częściach za bardzo. No i co tu jeszcze przyszło nam? Zabawiałem na pewno żółwia. Żółw powinien gdzieś tu być schowany. O, jest żółw. Jest żółw, kompletny wzmacniacz. Razem z koszem satelit, tarczę, czyli kompletny zestaw do Ursusa. To jest akurat do 10-14, nie wiem czy do 6 różni się czymś wzmacniacz, ale chyba z tego co się orientuję, chyba niczym, ale nie będę, no nie wiem, napiszcie w komentarzu na przykład o czy czymś się różni. No i jeszcze mówiłem Sebastianowi, żeby wysłał z 2 lampy mi do Ursusa, LEDowe będą. Albo może do Case'a się założy, bo Puma ma bardzo słabe światło. I mówiłem, żeby dał coś najmocniejszego praktycznie co ma. A najmocniejszego, coś dobrego, żeby to świeciło. Ogólnie z tego co rozmawiałem z Sebastianem. O kurczę, ale lufa. 1, 2, 3, 12, 24 diod LED. No to to sami powiedzcie jak to będzie wyglądało. Nie wiem czy to zamontuję do Ursusa, czy do Case'a czasem nie. O, do nocnego siania wapna jak znalazł, ale będziesz wyglądał. A w szóstce to już w ogóle by takie szperacze wyglądały bombowo, nie? No, no. Także dzięki Sebastian, wszystko doszło całe, ogólnie zapakowanie paczki było na poziomie wzorowym, wszystko fajnie owinięte papierem, zero uszkodzeń. A no i co do lamp, to naprawdę zrobiłeś robotę, zaimponowałeś mi, dałeś fajne lampy, będzie to na pewno dużo świeciło, mają niby 24 tysiące lumenów. Gdzie taka zwykła lampa chyba jak ta ma około 5. Nie wiem, nie jestem specjalistą, ale coś tak kiedyś mi się o uszy obiło. Czyli no, to będzie potęga w świeceniu. Z tego co widzę, będzie wolna chwila. Po prostu się zamontuje to. No, i będzie to wszystko działać. Takie naklejki dostaliśmy. Najszybszy we wsi. Ty? Gdzieś tu? Nie, to na ciapka, na najszybszego we wsi. Tu się psuje tylko humor sąsiada. To by było dobre na nowy nabytek, na nowy traktor, gdzieś na szybkę przykleić, albo na maskę, nie, szkoda, no w ogóle szkoda, gdzieś by przykleił. Albo o, tu się psuje tylko humor sąsiada, jak sąsiad ma 10-14 przykładowo, a my mamy 16-14 i tak możemy się przykleić i sąsiad patrzy tak całe życie, tak jak ja patrzę na te szóstki, no humor od razu popsuty, jak szóstka przejedzie, czemu ja nie mam szóstki. Ciekawe skąd na to wziął pieniążki. I to jest idealne na nowy traktor przykleić. Ciekawe skąd wziął na to pieniążki. Fajne naklejki mają. No i to tyle. No, części do Maseja dojdą w poniedziałek. Nie ma dużo, tam tylko zamówiłem łopatki. Ogólnie co do firmy się wypowiem, to szybka organizacja wysyłki paczki. No i co? No i pozdrawiam Ciebie Sebastian i czekamy na kolejną paczkę, która nie doszła z winy kuriera. No tak bywa, no nic nie zrobimy na to. Co ogólnie do remontu Ursusa, to będzie robiony, ale na razie musimy odłożyć to na bok, bo są ważniejsze rzeczy, przygotowania przyczep do żniw, kombajny jeszcze nie wyjechały w ogóle, niby chodziły do końca, ale trzeba przegląd zrobić. No i to tyle w temacie i widzimy się w kolejnej części dnia, czyli może coś z oprysków, coś z czerwonego Case'a nagramy. O, na razie. Tutaj brat się podczepia podopryskiwać, bo robimy te trzy w pszenicy, a tam stoi przyczepa, trochę się no uchwyt pod gąbkę, pod gumę pęk, a my wystawiamy Ursusa, żeby brat mógł sobie zaczepić go do przyczepy, do spawania. No, zapali? Zapali. No, to jest maszynka, chodzi. Części są, tylko trzeba robić teraz. I będzie chodził, i żółwik będzie chodził, i będzie w końcu maszyna. No i dobra, wyjeżdżamy. No, a dzisiaj będzie kawałek vloga z czerwonego Case'a, panowie. Także mam nadzieję, że się ucieszycie, bo już męczyliście mnie, kiedy vlog będzie z czerwonego Case'a. Także dzisiaj jest okazja, będę jechał z beczką, z wodą. No,
to tyle w temacie. Wyjeżdżamy, wcofujemy kornikiem i Ursus idzie pod przyczepę. No, jesteśmy w case'ie. Chcieliście vlog z case'a małego, to macie vlog. Teraz co mogę wam powiedzieć o tym traktorze, bo ogólnie nie było z nim filmów w ogóle, praktycznie rzadko nim jeżdżę, to fakt. Jeszcze jak Pumy nie było, to praktycznie tylko nim jeździłem, wszystko nim robiłem, talerzowałem, orałem, no uprawiałem różnego typu, przyczepy ciągałem, jak nie kosiłem. I teraz tak, ogólnie traktor ma 7450 godzin,7. Zakupiony w 2008 roku w sierpniu, przyjechał do nas i od tamtej pory jest z nami. Czy teraz sami musicie określić, czy to duży przebieg, czy mały. Mi się wydaje, że taki względny, średni. I co teraz? I teraz ogólnie mamy godzinę już, zaraz Szoko sobie zerknie. Mamy godzinę za 27, brat wyjechał dosłownie 5 minut przede mną. Czemu tak późno i co robimy? Robimy te trzy w pszenicy. Dlaczego? Mimo stosowania Elatusa, tu nie chodzi o choroby, tylko jest spory nalot skrzypionek i mszyc. Mamy oblepione kłosy praktycznie. Wyczekiwaliśmy, aż pszenica do momentu wytrąci pyłki, zacznie przekwitać, bo ogólnie pszenica już w procesy kwitnienia zachodzą w pochwie. I teraz ona po prostu wytrąca pyłki, przekwita, pijmy się na traktorze. Jak dla mnie to jest najlepszy wypust traktora marki Case, już CNH, wtedy już było razem połączone. Jest to najlepszy traktor, skrzynia w nim chodzi rewelacyjnie, nic nie szarpie, ciągnie jak, no można by powiedzieć, jak grzmot. Jest po prostu idealny. No jedyny mankament w tym traktorze to jest ta przednia oś wielowahaczowa, dużo sworzni i cieknący przód. My żeśmy robili już dwa razy przód uszczelnienia, bo ciek. Teraz żeśmy napawywali rok temu wiosną wałki. Tokarz to obrabiał. Dawaliśmy nowe uszczelniacze, nowe czopy na zwrotnicach. I do dzisiaj to chodzi. Już ponad zaraz będzie 2000 godzin, jak ma przejechane od remontu. Nic nie cieknie. Co do uszczelniaczy, dawaliśmy podwójnie, bo jest miejsce na drugi uszczelniacz. No. I tak to się prezentuje, ten traktor. On ogólnie ma 150 koni, nigdy nie był chipowany. Ja mam wrażenie, ogólnie kiedyś mieliśmy od początku z nim problem z układem paliwowym, wyskakiwały błędy, nie miał mocy i co było? Przede wszystkim na początku wyciągaliśmy zbiornik i co się okazało, miał źle podłączone przewody, powrót miał podłączony nie w tym miejscu, gdzie powinien. No po prostu paranoja. I teraz tak, ogólnie spaliła nam się płytka w podłokietniku od sterowania i Polacy za bardzo nie umieli tego zrobić. Przyjechali do nas Niemcy, wymienili płytkę, bo powiedzieli, że na 100% będzie to płytka, na 99%. No dobra, przyjechali, wymienili płytkę i zmienili mu program, grali nowy program mu. I od tamtej pory ten traktor naprawdę idzie jak szatan. Teoretycznie bez hamowni, nie wiem, czy go mogli zhamować, skręcić. Raczej mi się wydaje, żeby tego nie zrobili. Po prostu to jest taki typ traktora, że on idzie. Naprawdę czuć moc, te 150 koni. Ale mi się wydaje, że jak on jedzie, to on ma takie 190, prawie po 200 koni zachowuje się na tej skrzyni ten traktor. Wygodny. No jeżeli chodzi o komfort Puma, a ten, no to odbiega temu czerwonemu do czarnego. No niestety Puma jest nowsza i ogólnie design w kabinie i wszystko, no jest na plus. Troszkę wygodniej się jeździ. Jest panoramiczna szyba z przodu, nie ma przedzielonej szyby, to jest też plus. Ta widoczność jest lepsza. Wyżej się siedzi i to tyle w temacie. Znaczy się, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch case'ów. No i widzimy się na polu. A jeszcze tam dużo pytań było odnośnie od tego case'a, jak on sobie radzi z naszym Horsem. No jak widzicie na filmiku z wiosny, jak brat się obubił, bez najmniejszych problemów zasuwa od 10 do 13 km na godzinę.
wiadomo, jak jest górka i piasek albo słabo uprawione, ma co robić, nie oszukujmy się, to jest tylko 150 koni i teraz mamy John Deere'a szczipowanego na 150 koni, to John Deere i tak do tego case'a nie ma polotu, nie ma tego uciągu, nawet nie ma co porównywać, ten lepszy ma uciąg, jest po prostu mocniejszy od John Deere'a. Chcecie posłuchać czerwonego byczka? Skubany fajnie gada, nie? No, też ma ten wygarek. No, a więc jesteśmy na polu z czerwonym byczkiem. Tutaj te buraczki, które zobaczcie, jakie są fajne. I teraz tak, czemu robimy zabieg T3? Robimy zabieg T3 dlatego, że wczoraj załapała nas burza, ale spadło tylko 7 litrów, bynajmniej tam na warsztacie. U taty troszkę więcej, chyba 8,5 pod 9 litrów. I teraz tak, o co chodzi? Nie wiem, czy tu znajdę. Ogólnie trafia się mszyca, tutaj nie mogę znaleźć, ale ja stąd wychodzę, bo tu już brat jechał, śmierdzi i nie będę wchodził. Czemu robimy zabieg T3? Bo pojawia się mszyca. Gdyby nie mszyca, w ogóle byśmy nie robili tego zabiegu. No, ze względu na to, że jest ta właśnie cholerna mszyca i dużo skrzypionki się trafia, bo wczoraj i przedwczoraj żeśmy wyrywali kłosy tutaj, bo mamy nasiew pszenicę, dwie odmiany, które tam, jak zapowiedziałem, wrzucę filmik z porównania jesień, później i aż faza wykłoszenia, dlatego też zaraz tam pójdę, dogram do tego odcinka i jesteśmy zmuszeni wjechać w pszenicę, zwalczyć te szkodniki, jakimi jest skrzypionka i mszyca. I dlatego też dodajemy menary. Powinno dawać się około 0,5 litra. My dajemy, obniżamy dawkę na 0,35, 150 litrów wody i dodajemy Pyrenex. Sprzężycie też siedzi. Teoretycznie na razie się jeszcze wstrzymujemy. Czemu w pszenicy się wstrzymywaliśmy z tym zabiegiem na mszyce? Ponieważ było sucho. Baliśmy się wjeżdżać w taką suchotę, wszystko redukowało, popadało ten deszcz, to nie jest za dużo, no ale jak to się mówi, no lepsze to niż nic, podlało te roślinki nam, dlatego wykonujemy ten zabieg. No i zwalczamy te mszyce, bo jak wiecie, mszyca, no ogólnie robaki potrafią zredukować plon nawet 0,5 tony albo i więcej. My ogólnie jako takich doświadczeń nie robiliśmy, że nie pryskaliśmy, pryskaliśmy i ważyliśmy to, nie bawiliśmy się w to, bo w żniwa za bardzo nie mamy na to czasu, ale jeżeli chodzi o chemię fungicydową, to widać okiem, odcięte jest zawsze pole i teraz co? Ja przyjechałem tu, czekam z wodą i ogólnie jeszcze, dlaczego tak późno też pszenicę robimy, bo ogólnie pszenicę mamy już w 100% wykłoszoną, ona z dnia na dzień no, masakrycznie rosła ze względu na brak wody, teraz dostała tej wody. I o co chodzi w pszenicy? Ogólnie pszenicę powinno się pryskać, jeżeli wytrąca te pylniki. Tutaj już nie macie tych pylników, ze względu na to, że wczoraj była burza, silny wiatr i no, spory, niespory opad deszczu spowodował, że on zmył te pylniki. I teraz jest taka zasada, że jedni pryskają w fazie momentu wyrzynania się kłosa, ale według mnie jest to złe, ponieważ ta pszenica jeszcze kwitnie, ona niby w pochwie kwitnie, ale ona jeszcze kwitnie i coś możemy zaszkodzić ziarniakom, ja może coś przepalić, wytrącić ziarniakiem, to byłaby katastrofa. Ja pierdzielę, ludzie, co ja robię? Zobaczcie, co się w ogóle dzieje. Szoko, do kąpania i do spania. Jutro jest sobota, znaczy dzisiaj jest sobota, masz zaledwie 2 godziny snu. Także super. Ale film jest ważny. Także liczę na dużo łapek za niego.